Spotykamy się dzisiaj w temacie napięć na bankach energii, które robicie. Zwróciłem szczególną uwagę, że jeżeli chcecie na przykład powiększyć sobie pojemność swojego banku energii, czy też magazynu energii, jakkolwiek by to nie zwać, bardzo często uparcie trzymacie się tych 12 V. Dzisiaj naszym celem jest pokazać Wam, że raczej warto iść w kierunku 24, a nawet 48 V. Na przykładzie tego, co tutaj pokazał Kamil, będziemy mieć połączenie szeregowe, czyli gdzieś, gdzie łączymy minus z plusem i tutaj z zewnętrznych terminali wyciągamy sobie obciążenie, czy też sposób ładowania, wykorzystamy przetwornicę i tam też Kamil przygotował nam bank 12 V. Tak połączone dwa akumulatory szeregowo nadal mają 100 amperogodzin. Nadal mają 100 W połączeniu amperogodzin. szeregowym nie zmienia się pojemność, ale wzrosła nam Wzrosło nam napięcie. napięcie. Czyli mamy pojemność w kilowatach 2,4 kWh. I ten też ma 2,4 Mimo tego, że kWh. tutaj te akumulatory nam połączyliśmy plus z plusem, minus z minusem, czyli pozostało nam napięcie, ale wzrosła nam teraz Pojemność. pojemność. Czyli mamy Tak. 12 razy 200, też mamy 2,4 2,4 kWh. kWh. Kilowatogodziny. Tak, bo Kamil mnie tutaj cały czas jakby z tym poprawia. Ja kiedyś odstawiłem numer, że robiłem nowe etykiety na nasze R Carbony i dopiero Kamil zauważył po wydruku, że było w kilowatach zamiast kilowatogodzin. Godzina. No, było. Dobrze, Kamil, my dodatkowo też jeszcze do zestawów, gdzie łączymy akumulatory szeregowe, dokładamy coś, co po polsku jak ładnie by nazwać? Wyrównywacz. Bardzo mi się podoba to Bardzo Ci się słowo. podoba to słowo, ostatnio Tak. słyszałem. Tak. No. Wyrównywacz. Dobrze, no to słuchajcie, mamy tak. Mamy bank energii połączony szeregowo, 2,4 kW i mamy bank dwóch akumulatorów połączonych równolegle, też 2,4 kW. Będziemy się posługiwać mocą. Kamil, w czym teoretycznie, według takich rzeczy, które czytamy w katalogach, czytamy w literaturze i tak dalej, lepsze jest połączenie szeregowe? W tym jest lepsze, że przede wszystkim przez przewody płynie dwa razy zwiększyliśmy napięcie, więc płynie dwa razy mniejszy prąd przy takiej samej mocy. Czyli To co, jest taka reasumując, zasadnicza jeżeli różnica. chciałbym z tych dwóch akumulatorów ciągnąć sobie 10 amperów razy 24 w tym napięciu, no to mogę z tego wyciągnąć nasz 10 amperów kalkulator razy 24, 240 watów. 240 W. I teraz, żeby wyciągnąć z kolei z tego połączenia równolegle 240 W, no to musiałbym ciągnąć 20 amper. 20 amperów, czyli dwa razy więcej. Czyli pierwsza zaleta połączenia szeregowego jest to, jeżeli możecie sobie oczywiście na to pozwolić, że można dwa razy obniżyć prąd, albo powiedzmy wyciągnąć, jeżeli bym płynął taki sam prąd, dwa razy tyle mocy. I zwróćcie uwagę, że zarówno ta przetwornica z 24 na 230, jak i ta przetwornica z 12 na 230 obsługuje zwykłe gniazda. Czyli tutaj przerobi nam 12 V stałego na 230 przemiennego, a ta obsłuży nam z tej strony 24 prądu stałego na 240 prądu przemiennego. Czyli pod kątem użytkowym, kogoś, kto będzie chciał sobie wyciągać, jedno i drugie rozwiązanie będzie dobre. Tak, i w zasadzie tak samo jest podłączone, tylko tu dochodzi balanser, a na reszta wychodzi tak samo. Rola balansera w tym układzie. Przede wszystkim ma wyrównywać dwa akumulatory między sobą w trakcie ładowania. I co to nam zapewni? Chodzi o żywotność, żeby jeżeli akumulatory by w pewnym momencie zaczęły się delikatnie rozjeżdżać, jeżeli chodzi o stan naładowania, to by powodowało, że jeden akumulator jest naładowany, a drugi jeszcze nie. I tak samo przy rozładowaniu. Jeden by akumulator byłby w połowie na przykład naładowany, a drugi byłby rozładowany już do zera i by odcinał cały prąd. Nie bylibyśmy w stanie wykorzystać całego magazynu energii. O tym, że balansery dzielą się na aktywne i pasywne, to widzowie kanału Mister Akumulator z pewnością już wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, właśnie się dowiedzieli. Na ten temat zrobimy zupełnie osobny odcinek z Kamilem, żeby to bardziej pokazać, jak to działa, jak to funkcjonuje. Natomiast, Kamilu, zróbmy taki eksperyment, żeby zobaczyć. Mamy taki sam czajnik z wodą, który podłączymy go najpierw do obwodu 24 V i zobaczymy, co my tutaj zarejestrujemy, czy też skorzystamy z Skorzystamy z apki. apki. Tak? Skorzystamy z apki i Skorzystamy z potem apki zrobimy to samo na na tamtych 12. akumulatorach. Nowa wersja aplikacji, Kamil, warto podkreślić, ma opcję
łączenia się z kilkoma akumulatorami i wtedy informujemy aplikację, czy one są połączone szeregowo, czy równolegle. I w ten sposób mamy informacje na temat całego banku energii. Fajnie, że to się zmienia. No to dobra, to jedźmy. To teraz tak, Kamil, będziesz robił też screeny, czy będziesz nagrywał? Mogę nagrywać. Odpalimy ten cały nasz najbardziej profesjonalny czajnik, jaki znaleźliśmy tutaj u nas w firmie. Mamy Kamil, to. Co mamy wyjściowo? Wyjściowo mamy 85%, 26,6 V. No i lecimy, dobra. Dobra, czekaj, bo przetwornica jeszcze. Dobra, poczekaj. Dobra, przetwornica ruszyła? Tak, ruszyła. No to teraz tak, odpalamy czajniczek. Co tu się dzieje? O! 85 amperów. 86, 87. Czyli w tym miejscu z akumulatora płynie 87 amperów. 87 amperów. Dobra, zobaczmy, czy tutaj się nam coś grzeje. Zobaczmy w okolicach tego przewodu. Ja może przełożę sobie ręce, bo jednak tak, będzie mi wygodniej. Mam tutaj, widzę, ślepny. Może na czarnym będzie lepiej. Nieznacznie rośnie, ale mamy cały czas te 88 amperów. I pokaz, tam jest pokazane, z jaką mocą też chyba powinno. Pokazuje nam moc? Nie, tak, 2,2 kW. 2,2 kW, dobra. Czyli ta przetwornica z 24 na 230 to nam się spisuje. Teraz tak, Kamil połączy się z kolejną parą akumulatorów i da znać w aplikacji, że łączymy się równolegle. No i teraz zobaczymy, jaka będzie różnica. Tam płynęło 80 kilka amperów prądu, 2,2 kW, jeżeli chodzi o moc. Teraz Kamil, tak, co wiemy o tym układzie? Teraz mamy pojemność 200 Ah, tam mieliśmy 100 i mamy 13,3 V. W pełni naładowane akumulatory. No to dobra, no to patrzmy, co się wydarzy. Odpalamy, aha, poczekaj, teraz tak, najpierw przetwornica. Dobra, przetwornica gotowa i ruszamy z czajnikiem. Patrzcie, 180 blisko amperów płynie z tych akumulatorów, żeby móc zagotować. Z jaką mocą pracujemy? Dokładnie z taką samą mocą, widzicie? Czyli moc była dokładnie ta sama. Nawet nie wiem, czy nie troszkę więcej, bo tam było tak blisko tych 2200, a tu przekraczamy je. No ale powiedzmy, jest to tak bardzo zbliżone, czyli mamy bardzo podobny układ. Natomiast zobaczcie, doimy z tych akumulatorów dwa razy tyle prądu, przez co tak, my tutaj zrobiliśmy bardzo solidne mostki. To nie są te takie mostki, które dają producenci czy coś, natomiast tutaj jest przewód od przetwornicy. No i niestety ten przewód w odróżnieniu, no ja bym tutaj producentowi mimo wszystko polecił, żeby sobie zaczął myśleć o podmianie tego przewodu, bo my tutaj w zasadzie Kamil, robiąc eksperymenty, naprawdę zwrócił uwagę, że przy tym eksperymencie to się dość mocno w pewnym momencie grzeje. Oczywiście nie przekracza to norm bezpieczeństwa, ale już pod ręką czuję, że jest bardzo... Jak się wyłapię, to już mam 25 stopni. Ja czuję 28... 30... 29,4. Tak, tak, to będzie, zaczyna się grzać. To będzie rosło, także no tutaj nie mamy takiej potrzeby, żeby zagrzać tego czajnika, bo jesteśmy w sobotę 23 grudnia 2023 roku już po pracy. Na przykładzie tych screenów w szczytowym momencie pracy zarówno obwodu równoległego, jak i szeregowego powiem Wam, jak zachowywał się prąd i jak to wygląda zarówno w połączeniu równoległym i szeregowym. Po lewej stronie macie połączenie równoległe. W połączeniu równoległym łączymy plus z plusem z jednego akumulatora i z drugim, minus z minusem z pierwszego i z drugiego. No i wyciągamy sobie z akumulatora numer 1 minusa, z akumulatora numer 2 plusa albo obojętnie, tak aby ten układ rozładowywać i ładować jako jeden obwód, a nie ładować poprzez jeden akumulator drugi. Takie ładowanie i rozładowanie na krzyż, ja to tak sobie nazywam, jest najlepsze dla całego tutaj obwodu i dla długowieczności takiego zestawu akumulatorów. Wiemy już, że napięcie pozostało bez zmiany, wiemy, że podwoiła się pojemność, czyli zsumowała się pojemność jednego i drugiego akumulatora. Mieliśmy do czynienia z akumulatorem 100 Ah, drugi też 100, czyli łącznie mamy bank o pojemności 200 Ah. No i teraz zobaczcie, z akumulatora pierwszego popłynął prąd o natężeniu 79,2 Ah, z akumulatora drugiego popłynął prąd o natężeniu 95,9 Ah. Jak sumujemy te dwie wartości, to w górnym lewym rogu zobaczymy, że faktycznie tak jest, że prąd się sumuje w połączeniu równoległym i w kierunku przetwornicy, aby obsłużyć ten czajnik, płynął prąd o natężeniu
natężeniu 175,1 A. Jeżeli zerkniemy na moc, z jaką pracował cały ten obwód, to wyjdzie nam na to, że mamy do czynienia z mocą 2223,8 W, w dużym skrócie 2,2 kW. Czyli w przypadku połączenia równoległego napięcie zostaje nam bez zmiany, pojemność, jeżeli chodzi o bank energii, się sumuje jednego i drugiego akumulatora i również sumuje się wartość prądowa. To są nowe akumulatory, one są w pierwszym cyklu, stąd te różnice pomiędzy nimi. W przypadku połączenia szeregowego nie sumuje nam się pojemność akumulatorów. Akumulatory nadal będą miały pojemność 100 Ah, jeśli oczywiście byłyby w 100% naładowane. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że ten bank już był obciążany przez tą przetwornicę, były robione próby, dlatego wychodzi nam ta pojemność 85 Ah. Natomiast w połączeniu szeregowym sumują się napięcia. Jeden akumulator ma nominalnie 12 V, drugi nominalnie 12 V. Łącznie mamy do czynienia z napięciem w szeregu 24 V, zaś pojemność zostaje ta sama. I teraz zobaczcie, jak się zachowuje prąd. No, prąd tutaj płynie przez obydwa akumulatory dokładnie taki sam. Chociaż widzimy na wyświetlaczu pierwszego akumulatora 88,6 A, zaś w przypadku drugiego akumulatora widzimy 88 A. Natomiast przez cały obwód, taki uśredniony prąd w górnym rogu tego wskazówkomierza, widzimy 88,3 A, zaś napięcie tutaj po prawej stronie widzimy 24,9, akurat nie w tej chwili, kiedy był robiony ten screen. Różnica jest taka, że na wyjściu z obwodu w połączeniu równoległym musimy obsłużyć blisko 180 amperów prądu, czyli musimy dostosować odpowiednio grube przewody, jak zauważyliście, tam odrobinkę coś się grzało, także trzeba na te rzeczy bardzo mocno zwracać uwagę. Natomiast w połączeniu szeregowym na wyjściu z tego obwodu mieliśmy do czynienia z prądem o wartości niespełna 90 amperów. Jest to dwa razy mniejszy prąd, natomiast moc, z jaką pracował ten bank energii w kierunku przetwornicy, aby obsłużyć ten czajnik z gotującą się wodą, wynosiła 2198,7 W, czyli w dużym skrócie blisko 2,2 W. Podobnie jak w połączeniu równoległym. I tu było 2,2 kW, i tu było 2,2 kW w połączeniu szeregowym i równoległym. Natomiast prąd płynący z obwodu równoległego był dwa razy większy, natomiast prąd w połączeniu szeregowym był dwa razy niższy. I to jest właśnie ta istotna sprawa, dlaczego warto rozwijać napięcia 24 i 48, na przykład w waszych kamperach, na waszych działkach i tak dalej. Będziecie mieć do czynienia z dużo niższym prądem, natomiast moc, jaką uzyskacie, będzie dokładnie taka sama moc, jak w przypadku, gdzie będziecie nadal tkwili przy tym nominalnym napięciu 12 V. No i to na tyle. My akurat nie w ramach tych połączeń szeregowych przygotowaliśmy teraz do naszego Master of Grida dwie, trzy takie właśnie ekstra propozycje na 24 i na 48 V, takie banki energii, ponieważ bardzo, ale bardzo dużo ludzi pyta, czy to banki energii, czy to magazyny energii. I tutaj Kamil, nawet chyba co, dzisiaj miałeś tą przyjemność wystawiać jakiś dokument za 24. Tak. Nie, 48 to już była pierwszy taki porządny bank, w sumie na 48. Fajnie. To bardzo serdecznie dziękujemy osobie, która zdecydowała się kupić, nim ogłosiliśmy promocję, tak na dobrą sprawę, na to. Pod spodem zamieszczam wam tak naprawdę link do tych wszystkich rzeczy. Chyba to jest ciekawe rozwiązanie, bo tam pan będzie korzystał z jakiegoś regulatora hybrydowego, takiego większego, tak? Dobrze kojarzę? Tak, coś też tak kojarzę, ale tam też będzie wiatrak i dużo połączeń. Dużo będzie połączeń, więc na pewno tam jeszcze szyny zbiorcze. Dobra, no to mówię, to te rzeczy są. Ja osobiście, gdybym coś takiego robił dla siebie, raczej szedłbym w te 24 i 48, bo po pierwsze cieńsze przewody, a po drugie jakoś do mnie bardziej przemawia to, że to urządzenie trochę mniej się męczy. Nie wiem, czy to jest dużo prawdy, czy nie. Jak myślisz? W teorii im mniejsza różnica przy przetwarzaniu energii, tym mniejsza strata też, więc powinien się mniej męczyć. Powinien się mniej męczyć. Mniej męczyć, mniej grzać, czyli Dziękujemy bardzo. Pamiętaj, aby polajkować. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to jest ten właśnie moment, kiedy trzeba nacisnąć ten czerwony guziczek. Pamiętajcie, że w Szczecinie jesteście zawsze mile widziane. Szczecin to jest, jaka to jest u nas ulica? Gryfińska 106.
Udawałem, że nie wiem. A widzicie, Kamil już się też nauczył. Trzymajcie się, pozdrawiamy, zapraszamy, jesteście zawsze tu mile widziani. Na razie.